Cześć, witajcie. Ja jestem Rok, a to jest poradnik numer 5. Zaczynamy od strony internetowej, zajmiemy się bowiem YouTube'em. A w zasadzie jednym z najważniejszych narzędzi, jakie ma YouTube, czyli adnotacjami. Do tej pory zrobiliśmy tak, zajęliśmy się dźwiękiem w pierwszym poradniku, w drugim połączyliśmy ten dźwięk z obrazem, w trzecim wysłaliśmy go do YouTube'a. W czwartym były trochę obszerniejsze kwestie, w piątym zajmiemy się tym, co można zrobić z tym filmem przesłanym już na YouTubie, a gwarantuję wam, że można zrobić bardzo, bardzo dużo. Zacznijmy zatem od tego, co to w zasadzie są adnotacje i jak się nimi posłużyć. Ja przygotowałem sobie jeden z moich starszych filmów, wyczyściłem wszystkie adnotacje, jakie tu były, tak żebyśmy mogli spokojnie nad nim pracować. I jak się dostać do adnotacji? Mamy film wrzucony, to jest mój film. I tu na górze macie różne opcje, można robić różne rzeczy z tym filmem. Nas interesuje dzisiaj ta opcja, edytuj adnotację. Klikamy sobie na tym. Wyciszmy to. Niech to będzie jakiś ładny obrazek. I to, co widzicie tutaj, to jest panel adnotacji, a na dole macie pasek czasu, to jest cała długość tego filmu. Zobaczcie tutaj. Można dodawać różne adnotacje. Na pierwszy rzut oka to są napisy w różnych formach i w różnych formatach, jakie można dodawać na ekran i te napisy zobaczą użytkownicy, którzy wyświetlą sobie taki film. Zacznijmy po kolei. Dymek z tekstem. To jest film, który... To jest adnotacja, w której możemy napisać cokolwiek. Napiszmy, albo zróbmy tak. Polecam mój świetny film. I wskażmy w tym miejscu. W tym miejscu znajduje się rączka do góry. Już się zdążyłem tego nauczyć. Co możemy z tym zrobić? Możemy zwiększyć rozmiar czcionki. Tylko żeby trzeba najpierw zwiększyć rozmiar okienka. Zwiększymy sobie rozmiar czcionki. 15, 18. Jak film jest bardzo świetny, no to warto dużej czcionki użyć. Możemy zmienić tło. Możemy zmienić kolor. Takie podstawowe rzeczy do edycji. Co możemy jeszcze zrobić? Ustawić czas, moment, w którym ma się ten film pojawić u nas podczas odtwarzania. Ustawmy sobie, że będzie on od początku. To jest 1/10 sekundy do 10 sekundy, powiedzmy. Od 1/10 sekundy do 10 sekund. Zapiszmy to. I tutaj możecie zobaczyć takie małe okienko. To jest okienko, które na linii czasu symbolizuje naszą adnotację. Przejdźmy tutaj do początku i puśćmy to. On już od początku będzie się wyświetlało. Może zrobiłem błąd, może troszkę za wcześnie. Dajmy to w pierwszej sekundzie. Zapiszmy. I jak puścimy film, to zobaczymy coś takiego. Polecam mój świetny film i to będzie przez te 9 sekund się wyświetlało na ekranie. To jest pierwsza adnotacja. Kolejna adnotacja, to uwaga, jest bardzo podobna do tej pierwszej adnotacji, która się nazywała Dymek z tekstem. I różnica polega tylko na tym, że nie ma tego wskaźnika tutaj. Możemy wprowadzić adnotacja numer 2. Uwaga. Możemy z nią robić dokładnie to samo. Zwiększać czcionkę, ustawiać czas. Bardzo podobna do tej pierwszej. Troszkę inne funkcje spełnia, ale o tym porozmawiamy sobie troszkę później. Kolejna adnotacja to tytuł. Wstawmy ten tytuł. Tytuł tego filmu to był Best of Rock 2010. Tak się nazywał ten film. I niech ona już sobie tutaj zostanie na stałe. Będzie mi zawsze w tym filmie się wyświetlać. Ja ją włączam od początku. Przez 10 sekund. Zapisz. Jak wykorzystuję tą adnotację numer 2? Uwaga. A z reguły tak. Remigiusz. Rok. Maciaszek. Ustawiam to również na 10 sekund. I daję tutaj link do mojego kanału. Zobaczmy, gdzież tu może być mój kanał. Kopiuję sobie link. I wrzucam go do tej adnotacji. I już zapisz. Teraz za każdym razem, jak się ten film wyświetli, ktoś zobaczy tutaj ten napis, będzie mógł na niego kliknąć i przejść bezpośrednio do mojego kanału.
Zobaczmy, jakie dalej mamy adnotacje. Wyróżnienie. To jest bardzo, bardzo ciekawa adnotacja. Można ją dodawać do obrazu. Jeżeli tutaj chcemy umieścić jakieś okienko z innym filmem, to w momencie edycji wstawiamy to okienko, a później w YouTubie dodajemy tą adnotację, obejmujemy to okienko i po kliknięciu tutaj YouTube będzie nas przenosił do tego filmiku, który jest w oknie. Oczywiście musimy podać link, dokładny czas wtedy, kiedy to okienko ma się pojawić i tak dalej, i tak dalej. Ostatnia opcja jest bardzo ciekawa. To jest wyróżnienie. To jest tak zwana... to jest wstrzymanie. To jest pauza. Jeżeli na przykład chcemy, żeby użytkownik oglądający film dokonał jakiegoś wyboru, powiedzmy, między dwoma oknami, to warto wrzucić pauzę, która trwa... Tu się ustala czas pauzy. Powiedzmy 10 sekund. I on będzie mógł wybrać jedną adnotację albo drugą. I jeżeli się nie zdecyduje, to film popłynie sobie dalej swoim torem, a jeżeli się zdecyduje, to przeskoczy bezpośrednio do linków umieszczonych w tych adnotacjach. Dobrze, pokazałem wam zatem podstawowe adnotacje. Teraz rzućmy sobie okiem, co też można z tymi adnotacjami zrobić. Ja przygotowałem sobie wcześniej okienko, w którym jest mój poradnik numer 1. I jak zwrócicie uwagę, tu jest cała masa adnotacji, która kieruje nas w przeróżne miejsca. To, co widzicie tutaj, ja nazwałem sobie roboczo wirtualnym pulpitem i jak się za chwilę przekonacie, jest to dosyć trafna nazwa. Każda z tych adnotacji zawiera w sobie ikonę. I teraz tak, jeżeli przyjrzycie się bliżej moim poradnikom, to odkryjecie, że po kliknięciu na taką adnotację zostaniecie przeniesieni dokładnie w miejsce, dokładnie do filmu, który opisuje ten program i jeszcze w taką sekundę filmu, w którym ten opis się zaczyna. Czyli nie dosyć, że zostaniecie przeniesieni między filmami, to jeszcze w tym drugim filmie traficie na ten moment, który was najbardziej interesuje. Jeżeli chcecie coś poczytać o Goldwave'ie, posłuchać o Goldwave'ie, to klikacie Goldwave, zostaniecie przerzuceni do odpowiedniego filmu i do odpowiedniego czasu. To samo dotyczy Audacity, to samo dotyczy Frapsa, to samo dotyczy FreeMake Video Convertera. Jeśli tylko uruchomicie wyobraźnię, to natychmiast przekonacie się, że z tymi adnotacjami można robić prawdziwe cuda. To, co zamierzam wam dzisiaj pokazać, i to już jest końcówka tego poradnika, to stworzenie odpowiedniej ikony przenoszącej nas do interesującego filmu. Dotychczas ta adnotacja prowadziła nas do Windows Movie Makera, ponieważ tam łączyłem dźwięk i obraz. Teraz możemy sobie już to dosyć dokładnie sprecyzować, te linki. Ta adnotacja nie będzie już nam potrzebna. Możemy ją usunąć poprzez wyrzucenie jej do kosza, co też zrobimy. Stworzymy sobie nową adnotację i to będzie wyróżnienie. Zaznaczamy ikonkę. To będzie adnotacja prowadząca nas do poradnika numer 4, w którym posługuje się właśnie Corel Video Studio Pro, programem Corel Video Studio Pro, który mamy tutaj zaznaczony. Warto, żeby te adnotacje ładnie wyglądały, były równe. Trochę trzeba z tym zamieszania porobić. Nie można niestety wpisywać wartości, żeby ustalić wielkość tych okienek. No dobrze, to nie jest takie istotne, ale nawet mniej więcej się udało. Mamy zatem adnotację, która jest tutaj w tym miejscu na linii czasu. Ona jest bardzo krótka. Ja chcę, żeby ta adnotacja przez całą długość poradnika się wyświetlała. Spójrzmy, jak pozostałe adnotacje są. Ta adnotacja trwa od tego momentu do samego końca. Od 5 sekundy do 10 minut 8 sekund. Zróbmy sobie to samo w przypadku tej. Ustalamy od 5 sekundy 0, 5, 0. Wpiszmy 10 minut i on automatycznie wskoczy tutaj na końcówkę. Zapisz. Teraz, przepraszam, musimy sobie poszukać filmu, który nas interesuje, czyli filmu o Corel Video Studio Pro. Otworzę sobie swój własny kanał. Zerknę do list odtwarzania, do poradników. I poradnik 4, prosty montaż. Wyświetlmy go. Tutaj, w tym miejscu. I znajdźmy jego link. Można to robić oczywiście z okna przeglądarki, ale ja osobiście wolę tutaj ten link. On jest dokładniejszy. Czasami w oknie przeglądarki dziwne rzeczy się pojawiają, niepotrzebne. Kopiujemy sobie ten link i przerzucamy go tutaj, pod tą adnotację. Link. I hop. Zapisz. Opublikuj. I teraz, jeżeli będziecie mieli ochotę zajrzeć do mojego poradnika numer 1, to po kliknięciu na
Corel Video Studio Pro 13, zostaniecie przekierowani bezpośrednio do tego czwartego filmu. W tej chwili zamknę ten piąty poradnik, przynajmniej jego pierwszą część, bo przypuszczam, że jeszcze będę chciał wam coś na ten temat powiedzieć. Jak widzicie, te narzędzia są bardzo użyteczne. Pozwalają tworzyć nie tylko takie zaawansowane poradniki, w których możemy się poruszać między kilkoma filmami za pośrednictwem wirtualnego pulpitu, ale wręcz interaktywne filmy z fabułą. Dobrze, zanim zamknę ten poradnik, chciałbym wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Wspominałem wcześniej, że można za pomocą tych adnotacji przenosić się między filmami, ale także między określonym czasem w filmie. I tak stało się w tym przypadku. Poradnik na temat Frapsa zaczyna się u mnie w tym właśnie poradniku numer 1 w 3 minucie i 7 sekundzie. Jak uzyskałem ten efekt, ten przeskok? Otóż wpisałem link tego filmu, w którym właśnie jesteśmy i dałem w jego rozpoczęciu 3 minuty 7 sekund. I teraz za każdym razem, jak klikniecie na Fraps, to film zostanie przeniesiony o 3 minuty na 3 minutę i 7 sekundę. Niezależnie, czy jesteście przed tym czasem, czy za tym czasem. Także jeżeli na przykład przejdziecie daną lekcję i chcecie do niej wrócić, klikacie ikonę jeszcze raz, film wraca, odtwarza. Bardzo przyjemne narzędzie moim zdaniem. No dobrze. To chyba na dzisiaj wszystko. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.